Jezu, głowo Kościoła, prosimy Cię o wszelakie potrzebne dary dla papieża Franciszka, aby prowadził Kościół wedle Twojego zamysłu. Obdarzaj go, Jezu, potrzebnymi łaskami, siłami i zdrowiem, aby jako następca Piotra Skały miał odwagę do głoszenia Ewangelii całemu światu spragnionemu dobrej nowiny o zbawieniu. Ciebie prosimy. Jezu, dawco wszelkiego pokoju, prosimy Cię, aby na całym świecie zapanował pokój i zgoda. Niech skłócone narody zawieszą wszelkie walki i nastanie upragniona jedność. Szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie. Ciebie prosimy. Jezu, kapłanie wszystkich powołanych, polecamy Tobie księży i ojców przewodników, kleryków, braci i siostry zakonne, którzy wędrują z nami na Jasną Górę. Dziękujemy za ich obecność na szlaku, gotowość służby, postawę ewangelicznego, radykalnego pójścia za Tobą. Szczególną modlitwą obejmujemy dzisiaj ojca Kamila z grupy rodzinnej w dniu jego imienin. Niech nigdy nie zabraknie im, Jezu, Twojego ducha, Twojej miłości i radości zgłoszenia Ewangelii tym wszystkim, do których Ty ich posyłasz. Ciebie prosimy. Jezu, nasza drogo i ufności nasze, polecamy Tobie wszystkich pielgrzymów 89. Poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, tych, którzy wędrowali i tych wszystkich, którzy pielgrzymowali duchowo. Polecamy Tobie wszystkich dobrodziejów pielgrzymki i gospodarzy, dzięki którym pielgrzymka może się odbywać. Niech ich trud i poświęcenie otrzymają Twoje obfite błogosławieństwa i pomoc we wszystkich sprawach, które noszą nasze serca. Ciebie prosimy. Jezu, dawco wszelkiej nadziei, prosimy Cię za wszystkich chorych, samotnych, opuszczonych i cierpiących, aby w krzyżu, który niosą, znajdowali zawsze Twój krzyż, który jest znakiem zwycięstwa i niezawodnej nadziei. Ciebie prosimy. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, polecamy Tobie wszystkich zmarłych z naszych rodzin, bliskich, przyjaciół, pielgrzymów, gospodarzy. Prowadź ich do swojego królestwa i obdarz pełnią radości w niebie. Ciebie prosimy. Jezu, źródło młodości ducha, prosimy Cię za wszystkich młodych ludzi, którzy są nadzieją Kościoła. Umacniaj ich na drogach wyborów, jakie podejmują. Prowadź, nie opuszczaj. Spraw, aby byli dla Kościoła wiosną, która daje życie, orzeźwia wszystko, co umarłe. Młodzi, kroczcie odważnie za Chrystusem. Ciebie prosimy. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.